Następna porcja hardkorowych pojazdów do testowania. Jeszcze mam jakieś tam ciekawe mapki. I później sobie sprawdzimy jeszcze właśnie jakieś inne modyfikacje. No i co, zaczynamy od Monstera. Okej, zobaczymy co on tutaj ma. Ten nie ma nic. Okej, wyznaczymy sobie jakiś cel. Cała mapa jest odkryta. Jedźmy do... O, tutaj po drodze mamy jakąś stację benzynową. Dobra, to chyba na wprost możemy jechać. Wow! Stromo, fajnie. Także tutaj mamy taki off-road test. Taka mała mapka do testowania właśnie takich off-roadowych samochodów. I tu też zobaczcie, siedzimy po środku auta, nie? Bardzo podobna modyfikacja do tej poprzedniej. Bardzo podobne zawieszenie. Ale ten jest chyba szerszy, tak mi się wydaje. Uu. O, tu będzie ciasno. Także powoli do jeziora z nim. A tu jest jakaś woda? Coś tu jest, zobacz. Jest jakieś jeziorko, jakieś bajorko. Jakaś rzeczka. Nie rzeczka, tylko jakieś bajorko po prostu. Ta mapka jest mała i będzie fajna do testowania tych hardkorowych. Kolejny dzik? Nie, no chyba nie aż tak. Też w sumie brzmi tak samo jak poprzedni monster, nie? No, tu nie da się jedynki plus wrzucić, ale dobra. Okej, mamy jakieś kamule tutaj wielkie. O! No i ten taki off-road to ja rozumiem. No ale chyba dla tego monstera to nie będzie problem, nie? Jest. Nie, za szybko. Rozwalimy auto zaraz. Te monstery z modów są dostępne w grze. Możesz je pobrać sobie z tego. Ze Steama, wiesz? Tam wejdziesz sobie w workshop i będziesz miał te wszystkie modyfikacje dostępne. Zaraz wam pokażę. Tylko przetestujemy sobie jeszcze te mody tutaj. Gdzie to się wchodzi? Aha, bo tu mamy taką drogę na skrót. To sobie pojedziemy tam później. Polskie drogi. No. Ej, Szczepan, widziałeś nowe emotikonki? Dobra, jest woda. Wjeżdżamy. Teraz... Trzeba tak jechać, żeby się nie utopić. O kurde, głęboko. Dobra. Bestia, nie? Fajne emotikonki, nie Szczepan? No, dzisiaj właśnie dodałem. Dobra, tu mamy jakiś punkt tartaczny. Bardzo malutka ta mapka, ale jest świetna do testowania właśnie tych pojazdów terenowych. Dobra, gdzie tu jechać? Tu w sumie trochę taka dowolność. O! Zobaczcie, tu mamy takie kamienie. Mamy jakby dwie opcje. Możemy tu pojechać. A to jest chyba kraniec mapy. Dawaj. Miku, teraz wszyscy będą emotikonkami. Ale tu chodzi o to, że dodałem do tych, dla VIP-ów, nowe emotikonki. Trollface jest, teraz jest taki LOL, jest taka zdziwiona żaba. Dobra. Cyk. Dawaj. No, tu się ślizga. Ja nie wiem, te opony w ogóle jakoś nie chcą się łapać tych kamieni. Tych głazów. Dawaj. Kurde.
No a tam nie chcę. Poszedł. Dobra, czy tu mamy jakąś drogę? O, tu przez kłody trzeba przejechać. Czy da radę? Nie, no monster jest do tego stworzony, musi dać radę. Idealnie, zobacz. Cyk. Dobra, tu jest stacja benzynowa, tam mamy... Jeszcze się przejedziemy kawałek tym autem. Tu mamy jakieś też solidne wertepy. I tak, tu żadnych modyfikacji do tego pojazdu nie ma. Ale chyba tamte następne będzie można zmodyfikować. I chciałbym sprawdzić gąsienicowy jakiś pojazd, bo też są tutaj. Ale w modyfikacjach, tego jeszcze nie zainstalowałem. Na spokojnie, najpierw tego monstera dokończymy. Dawaj jedynkę plus, bo ty masz powera. O, nie włączył się. Uwaga. I pod tą stromą górę tutaj, uwaga. No i koniec. Ale prawie podjechał, nie? Co się stało? Co za kreska była? Prawie podjechał pod tą stromą górę. O, nie, ślizga się. Trzeba by było z rozpędu, tak jak ten, tylko że się wywrócił po prostu, nie? Gdyby się nie odwrócił na koła, to już by była końcówka. Zresztą to BMW. No to BMW już testowaliśmy i powiem ci, że no słabo. Chociaż może tutaj nie jest aż tak hardkorowo jak na tej mapce, co kiedyś, co wcześniej testowaliśmy sobie to BMW. Ono tam nie dało rady. O. Ach, kurde. Ja tylko czekam, aż się tam. Może automat sobie weźmiemy. O. Cześć, Mati. No tu już ma problemy. O, ja wiem, co tu możemy zrobić. Musimy z rozpędu. Daj na jedynkę plus, no. Tak trzeba będzie zrobić. Cyk. Dobra, inaczej. Musimy z automatu i potem jedynkę plus i poleci. Cyk, dwójka, okej. Jeden, o, właśnie, i teraz. Dawaj. Tak jest, odpalił to turbo. O nie. Trzeba zrobić akcję ratunkową. Nie odpalimy go. Dobra, robimy akcję ratunkową. Mamy kolejny pojazd do testowania. Nie wiem, czy tam tym dojedziemy. O, shit! O kurde, no dobra, próbujemy tego. O nie! Aha, dobra, jest okej. Okay. Myślałem, że się w drzewie tam zatopił. Co to jest? Dobra, spróbujmy. Ty, paliwa tu nie mamy. 200 litrów tylko. Dobra. Chociaż po drodze chyba jest stacja benzynowa. Tak, jest stacja benzynowa, jest dobrze. Bierzemy cysternę paliwową, tak żeby mieć na zapas tego paliwa. O tak! Patrzcie, jakie wielkie. Co tu jeszcze można? Aha, takie małe. Żurawia można tu dać. O shit, jakie wielkie. Joki wielki dzik. Patrzcie, 10 kół ma. 3 skrętne osie. Ej, dziwnie on jedzie. On się buguje chyba w tej grze. Nie wiem. On się tu zmieści? Taki dzik.
To jest gruby kotlet, nie? No ten raczej, sobie ze wszystkim poradzi, coś tak czuję. Ale tu jest tu są bardzo wąskie drogi. A może być ciekawie, zobaczymy. Dzik bagienny, no. Zatankujemy paliwo do końca, żeby było mu trochę ciężko, nie? Możemy wziąć aż 320 litrów. Nie, 32 tysiące litrów. Co? 32 tysiące litrów. Okej. No dobra, paliwa na pewno nam nie zabraknie. Musiałem dwa razy spojrzeć, ile tego tam paliwa jest. No i teraz to tak, teraz to można jechać, nie? Będziemy mieli doskonałą trakcję na każdej płaszczyźnie. A czekajcie, teraz mieliśmy sobie pojechać tutaj na skróty. Pojemny. No. Bardzo pojemny. Pojedziemy sobie tu. Wielka krowa, co? Ja go nie mogę nawet na... O nie, no mogę trochę go uchwycić. Prawie całego. Ile on waży, nie mam pojęcia, ale... Z tym całym załadunkiem może trochę ważyć. Jak myślicie, z 40 ton? Do pełna lejemy. O kurde. Znaczy jego główna wada jest taka... Jest to jego zaleta i wada zarazem, że jest taki długi, taki wielki, bo tutaj na tej mapce jest, no widzicie, są wąskie drogi, to są spacerniaki właściwie, nie? A my się tu wpierniczamy czymś takim. O kurde. No i właśnie, widzicie, mamy pierwszy problem. Ostry zakręt, zaraz po wjeździe na szczyt góry. Ale nie, jest dobrze. Patrzcie, ja wróciłem praktycznie do bazy. Gdzie ja jestem? Jedziemy rzeką. 400 litrów na minutę? Nie, no chyba aż tyle to nie. Kurde. Jest. Dobra, jedziemy w takim razie chyba tą rzeczką. Będzie dla niego... O! Spróbujmy teraz ten podjazd tutaj szarpnąć. Zobaczymy, czy da radę. O, ale świetnie to zawieszenie pracuje, co? Patrzcie na to. 29 marca minie rok mojej medytacji. Uuu! Nieźle jeszcze pan. Jak liczy, nie? Ale tutaj chyba też jest droga. A jak nie, to sobie ją Tu jest nawet mostek! O, wyminę tego? Chyba tak, dobra. Udało się jakoś. Wyminąłem go? Wyminąłem. Dobra, jedziemy przez ten mostek. O kurde. Mam nadzieję, że się zmieszczę. No, nieźle. 30 tysięcy łapek w górę, no. Okej, tu przejedziemy chyba przez wodę bezpośrednio. O kurde! Z tobą Drobocrafta duży. Co się wydarzyło? Dzięki za ten super chat. 100 zł ktoś wysłał na super czacie. Dzięki, Adam. Nie wydaj na głupoty, spoko. Dzięki wielkie. Największy super chat w ogóle w historii mojego YouTube'owania. Ja pierniczę. Dzięki wielkie. Teraz możecie używać tych nowych emotikonek. VIP-y. Tych what the fuck. Dzięki, Adam, jeszcze raz. Kurde, ale szarpnął. Ja nie mogę. Aż mnie wgięło tutaj. Aż mnie głowa zakręciła mi się w głowie, jakby mnie ktoś upił. Dzięki, dziękuję bardzo. Miałem iść na siłkę, to... Dobrze być w twojej historii. Dankowski Adam, dziękuję bardzo.
Miałem iść na siłownię, to akurat będę miał na siłkę. Nie wydaj na głupoty, dobra. To pójdziesz na kepsa. Nie no. Właśnie, bo jeszcze nie wrzuciliśmy jedynki plus w tym wielkim gnoju, nie? Dawaj dziada na jedynkę plus. No właśnie, nie mogę, bo tutaj za trudne tereny są. Ale na razie bardzo, bardzo fajnie zachowuje się ten samochód, bo nie jest taki zbyt przekokszony, nie? Ale nie wiem, czy na jedynce plus jak się będzie zachowywał. A propos Robocrafta, Adam, to będzie taka opcja, że jest taki jakby nowy Robocraft. I to on się ta gra się inaczej nazywa, ale dostałem do niej dostęp. Mam nadzieję, że jeszcze mam ten dostęp. Samochód. Tak, to jest dobre pytanie. Czy to jest jeszcze samochód, waszym zdaniem? No ma koła, ma silnik. Jedzie do przodu. No to chyba samochód, nie? Tu na razie nie mogę jedynki plus wrzucić. Ale myślę, że urwie jak się wrzuci. Dobra, tu. Fajne te tereny są, fajna ta mapka. Idealna do testowania tych hardkorowych samochodów, nie? No i paliwa nam nie zabraknie. W samym baku, w tym czołgu mamy 8000 litrów. Czy zmieniam biegi na padzie? Tak, czasami sobie wrzucam automat, wiesz? Dobra. O! Tu mamy jakieś bajorko. Ale go rzuciło! O! O! Powoli, powoli. Jednak to czołg? Tak, to chyba jest bardziej czołg. Waży 40 ton. Pokonuje każdy teren, tylko armaty mu brakuje, nie? Nurek, tak, to jest nurek. Dziękuję, łyba. Dzięki za dychę. Dziękuję wam bardzo. Okej, zawracamy, bo tutaj już się nam kończy mapka. Tam cysterna w ogóle stoi. Dobra, musimy wrzucić tu jedynkę plus w tym samochodzie. No, w tym czołgu. Poszedł, patrzcie. Odpalił się. O kurde! Teraz jak idzie, jak burza. Patrz. Aż mi się gra przycina, nie? 140 litrów na minutę skoczyło mi paliwo. O się! Ja pierniczę! Jo, nie mogę. No nieźle. Nie mogę nim już odpalić, bo jest przewrócony.